Dzień dobry, kochani. Dosłownie dzień dobry, bo słuchajcie, mamy godzinę 5:52, więc jest wcześnie rano, kiedy to nagrywam. No ale nie mam kiedy winny dzień, więc widzicie mnie w takim stanie, kiedy niedawno się obudziłam. Ale myślę, że to nie będzie przeszkadzało w tej historii, o której dzisiaj chcę wam opowiedzieć i w tym, co wam chcę dzisiaj przekazać. Ponieważ dzisiaj chcę sobie z wami porozmawiać na temat taki dość specyficzny, a propos pewnej dramy, która się wydarzyła. Nie wiem, czy ją widzieliście, ona nie była jakaś bardzo duża, ale działa się w tym świadku takim mówiącym o właśnie otyłości, o po prostu tych kwestiach, którymi ja się tutaj troszeczkę zajmuję. I pewna instagramerka nagrała po prostu pewną rolkę, że nie ma badań na to, że odchudzanie samo w sobie jest faktycznie zdrowe, że utrata wagi jest zdrowa. No i zaczęła się wielka drama, bardzo dużo odpowiedzi na tą jej rolkę powstało. I po prostu gdzieś tam dużo takich dziwnych rzeczy związanych z tym właśnie, ponieważ no po prostu wszyscy gdzieś tam cisnęli o to, że jak to, przecież to nie jest prawda. Jak ludzie chudną, to faktycznie mają lepiej im się funkcjonuje, przecież różne choroby odchodzą i tak dalej. I dużo po prostu osób cisnęło. Natomiast ona później zrobiła live'a, gdzie po prostu trochę powyjaśniała, o co jej chodziło w tym wszystkim. I głównie chodziło właśnie o to, że wiecie, że nie ma jakby takich badań i nie mogą powstać w zasadzie takie badania, które jakby sprawdziłyby tylko i wyłącznie jakby ten aspekt utraty wagi, ponieważ nie da się jakby tracić wagi, nie wprowadzając zdrowych nawyków w życie. W sensie jakby, wiecie, nie wiem, więcej się trzeba ruszać, trzeba zdrowiej jeść, tak? I głównie o to wyjaśniła na tym takim długim live. Ja go obejrzałam, powiem wam. I myślę, że jest bardzo cienka granica pomiędzy tym, co właśnie mówimy, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, bo dla mnie to była taka śmieszna drama na zasadzie, że kurczę, ludzie, hello, wy jej wypominacie słówka, ona w zasadzie pewnie miała co innego na myśli. Ja jakby zrozumiałam od razu, o co jej chodziło. Ale może to też dlatego, że ja jestem już nastawiona w ten sposób na takie rzeczy. Ale gdzieś tam, wiecie, jest bardzo trudne to, żeby przekazywać to, co czujesz w odpowiedni sposób i jakby to, co myślisz, twoje poglądy. Ponieważ no, prawda jest taka, że faktycznie mogła to zobaczyć osoba, która gdzieś tam może nie chce schudnąć, nie chce poprawić swojego zdrowia. Czy po prostu jakieś takie rzeczy. No i zobaczyła i się utwierdziła w tym, aha, no to skoro tak, no to jest super. Jakby tu nie ma co dyskutować, otyłość to choroba wciąż i to się nie zmieni. I bardzo cienka granica jest pomiędzy tym pokazywaniem, że po prostu, nie wiem, że jakby to jest choroba i trzeba to leczyć. A pomiędzy tym, że warto też czuć się dobrze z samym sobą. I oczywiście nie jest tak, że wszystkie otyłe osoby są chore na inne rzeczy. Natomiast taka już wysoka otyłość faktycznie jest niezdrowa i o tym da się. To jest udowodnione naukowo i jakby z tym się nie da walczyć, prawda? A są jeszcze osoby, które chciałyby z tym walczyć i które chciałyby powiedzieć nie, bo to są badania, które nie wiadomo co. I problem właśnie polega na tym w ruchu w ogóle ciał pozytywnym i w ciału neutralnym trochę mniej tego jest, ale właśnie w ruchu ciał pozytywnym szczególnie, że jakby trochę różne rzeczy nie są nazywane po imieniu, tylko po to, żeby jakby pasowały do niej, żeby pasowały do teorii. I mnie to strasznie denerwuje, powiem wam, i irytuje, ponieważ stwierdzenie po prostu, ej, to jest choroba, jakby ja się staram z tym walczyć lepiej lub gorzej i po prostu coś z tym robię.
no to wiecie, okej. Okay. A stwierdzenie nie, ponieważ nie będę, jakby nie będę chudnąć, ponieważ po prostu nie jest to przebadane, przepraszam, przebadane, no to wiecie, to jest już głupota i abstrakcja, więc jakby myślę, że nie ma większego sensu takie coś, a po prostu ludzie nadal tak twierdzą. I ja z jednej strony rozumiem, że musimy przejść jakieś takie skrajności, że musimy przejść, wiecie, przez to, że po prostu musimy wejść z jednej skrajności w drugą, żeby znaleźć ten złoty balans, ale z drugiej strony ja nie chcę być w tej skrajności, nie chcę być osobą, która wam powie, że jestem gruba i nie wiem, i świetnie mi z tym, i nie chcę niczego zmieniać, nie chcę niczego poprawiać i tyle, nie? Bo to jest dużo głębsze i dużo, dużo bardziej skomplikowane. Przecież takie, nie ma takich osób, które po prostu myślą w taki prosty sposób. Jakby za nami zawsze wszystko coś idzie, nasze uczucia, nasze emocje, nasze przeżycia, nasze różne przemyślenia w tych tematach i powiedzenie takie właśnie bardzo proste stwierdzenie jest, no jest trudne, po prostu jest trudne i uważam, że spłycanie tego wszystkiego do kilku zdań jest bardzo trudne i cieszę się, że ja mogę tutaj sobie z wami pogadać dłużej niż 3 minuty albo dłużej niż rolka na Instagramie czy na TikToku. Nie wiem, no po prostu dla mnie to jest strasznie trudne, bo uważam, że trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy tym, żeby dbać o swoje zdrowie i niekoniecznie myśleć tylko o chudnięciu, bo to też jest ważne, że chudnięcie nie musi być twoim pierwszorzędnym jakby warunkiem do tego, żeby dbać o siebie. Nie, nie, nie. Tu w ogóle chudnięcie nie musi być w centrum tego. Bardziej chodzi o to, żeby zacząć po prostu zdrowo żyć, na zasadzie zdrowo się odżywiać, więcej się ruszać i tak dalej, po prostu, żeby to robić. A tutaj jest problem, bo po prostu nie ma jak przecież, bo po prostu no kiedy, jak i przecież no rozumiecie, zawsze jest dobra wymówka i ja rozumiem, że nam się nie chce. Powiem wam, że mi też się nie chce. Teraz najchętniej bym spała i już leżała w łóżku i po prostu przewracała się z boku na bok. A nagrywam dla was ten film o tej 6 rano, ponieważ myślę, że warto poruszyć ten temat i czasem warto się spiąć i jednak coś zrobić ze sobą, żeby później móc być z tego dumnym i się cieszyć. I po prostu gdzieś tam właśnie w ten sposób to załatwiać. Więc ja kochani, tak naprawdę jestem ciekawa waszych opinii w tym temacie. Jestem ciekawa, jak to u was wygląda, jakie wy macie w ogóle w tym temacie poglądy i czy słyszeliście o tym. Ja nie będę tutaj wymawiać jej nazwy na Instagramie, bo myśl, chociaż w sumie z drugiej strony, czemu nie, jest to w sumie spoko, żebyście się dowiedzieli, na zasadzie mogli sobie sami sprawdzić, o ile to jeszcze jest na Instagramie, ale wydaje mi się, że jest. Mianowicie to jest Kisiele. Nie będę oznaczać już jej, ale kto wytrwał do końca, ten wytrwał i ma nazwę i Instagrama, możecie wejść. Na TikToku było dużo, dużo, bardzo dużo po prostu różnych odpowiedzi na ten temat. Takich dietetyków, w sensie nawet nie dietetyków głównie, ale takich ludzi, którzy są trenerami personalnymi. I po prostu było ostre ciśnięcie, a ja sobie tak myślę, no dwie skrajności. Po prostu spotkały się dwie skrajności, które są trudne i jak to ze skrajnościami, nigdy się nie dogadają, więc wiecie, no tak to wygląda. Musimy szukać tego balansu. No ale żeby znaleźć balans, trzeba przeskoczyć z jednej granicy na drugą, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale dajcie znać, co wy myślicie. Kochani, zapraszam was na TikToka, na Instagram. I jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to serdecznie się do tego zapraszam i zachęcam. No i co, kochani, widzimy się w następnym filmiku. Pa!